Dzień dobry. Paweł Tobuła Pertkiewicz, wydawnictwo Prohibita. Serdecznie Państwa zapraszam na czterodniowe targi książek historycznych, które jak co roku odbywają się w Arkadach Kubickiego. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa kilka nowości. Szczególnie zachęcam do sięgnięcia po katalog naszego wydawnictwa, w którym oprócz bieżącej oferty znajdą Państwo również dwie nader interesujące pozycje, które ukażą się w przyszłym roku, a jedna z nich, która jest niedostępna od ponad dekady, a na aukcjach internetowych te egzemplarze, których właściciele chcą się pozbyć, osiągają kwoty kilkuset złotych nawet, myślę, że będzie jednym z ważniejszych wydarzeń na rynku książki konserwatywnej w przyszłym roku. Nie chcę zdradzać autora i tytułu, być może część z Państwa się może już domyślać, natomiast zachęcam do sięgnięcia po katalog z naszej strony internetowej www.prohibita.pl, a dla tych z Państwa, którzy będą na targach, zachęcam do wzięcia katalogu i zapoznania się z naszą ofertą i z tymi zapowiedziami, o których właśnie wspomniałem. Na tegoroczne targi dwie jeszcze pachnące farbą drukarską książki. Pierwsza to książka doktora Roberta Kościelnego, znanego z wcześniejszych książek, znanego z łamów chociażby warszawskiej gazety, który pisze o ideologii marksistowskiej i dla wszystkich tych, którym się wydaje, że ten marksizm ich nie dotyczy, nic bardziej mylnego autor udowadnia i myślę nawet, że przykład z ostatnich dni, gdy feministki uzyskały możliwość pisemną już zgody marszałek Sejmu na używanie nowej formy tytułowania posła Rzeczypospolitej, jest jednym z wyrazów tego, jakie przyczółki kolejne zdobywa marksizm w naszej ojczyźnie. Druga książka to biskupa Pelczara Religia katolicka. Autora na pewno z Państwu nie trzeba przedstawiać, ale jego pracę jak najbardziej należy w dzisiejszych czasach przypominać, w czasach zamętu, gdy właściwie nie wiemy, na czym ma polegać nasza wiara, gdy chcemy ją bronić, co było w pierwszym tomie, czyli obronie religii katolickiej, no to żeby bronić religii musimy najpierw znać jej zasady i dlatego postanowiliśmy wznowić wydanie religii katolickiej, aby pokazać, jakie są dogmaty wiary katolickiej, nie skalane jeszcze żadnymi modernistycznymi nowinkami teologicznymi, które niestety w dzisiejszym świecie taką popularność zdobywają i biskup Pelczar jest tutaj gwarantem tego, że ta wiara, dogmaty naszej wiary są przekazywane w formie jak najczystszej dla Państwa. W pięknym wydaniu książka w twardej oprawie. Serdecznie polecam. Dzisiaj przyjechała z drukarni. Od pierwszego dnia targowego będzie już dla Państwa dyspozycji. I jeśli mówi się w powiedzeniu, że solą piłki nożnej są bramki, no to oczywiście solą każdych targów są spotkania z autorami. I na naszym stoisku numer 79 serdecznie zapraszamy cała plejada naszych autorów i gościnnych autorów od Ewy Kurek, Leszka Misiaka przez Grzegorza Brauna, Bartosza Ćwira, Dariusza Rozwadowskiego aż po Jakuba Wozińskiego. Serdecznie zapraszamy. Na końcu tego filmu będzie plansza z godzinami. Ewentualnie można znaleźć godziny na naszym profilu na Facebooku, do którego zapraszam. Czy na końcu filmu też będzie informacje dokładnie, w jakich godzinach nasi autorzy będą czekać na spotkanie z Państwem. My zapraszamy wszystkich Państwa do naszego stoiska numer 79. Miło nam będzie z Państwem porozmawiać, spotkać się jak co roku, usłyszeć zarówno te ciepłe słowa pod naszym adresem, naszej działalności, jak i również te słowa krytyczne, czy słowa, które dyskusje, które się wywiązują. To dla nas jest spotkanie, na które czekamy cały rok, bo ilość takich komentarzy są dla nas bardzo dużą zachętą do dalszej pracy, do tego, żeby działać, żeby wydawać kolejne tytuły. Część z Państwa nam podpowiada, jakie to książki powinny być, jakie są Państwa oczekiwania, a ponieważ my chcemy spełniać Państwa oczekiwania, a nie wytyczne ministrów czy rządów i w ten sposób też nie uczestniczymy w tym podziale łupów, jakie kolejni wydawcy zdobywają z państwowych dotacji, a wydajemy książki wyłącznie za swoje środki. Miło nam będzie z Państwem się spotkać. Do zobaczenia w Arkadach Kubickiego od czwartku do niedzieli.